Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na pomarańczowej konferencji prasowej. 24. kolejka, mecz Unia Nowa Sarzyna Orlęta Radzeń Pogorski. Na boisku zakończony wynikiem 1-1. Serdecznie witam trenera drużyny gości, pana Zbigniewa Grzesika. Tradycyjnie witam trenera drużyny Unii Nowa Sarzyna, pana Petra Brzezińskiego. Witam serdecznie kolegów z serwisu Unii Nowa Sarzyna, dziennikarzy z nowin oraz serwis internetowy Orląt Radzeń Pogorski. Tradycyjnie pomarańczowa wypowiedź, panie trenerze. No cóż, biorąc pod uwagę, jak ten mecz przebiegał, można powiedzieć, że tak, jest i lekki niedosyt, ale w końcówce też i rady, że nie zostaliśmy skarceni. Biorąc pod uwagę, że też byliśmy bardzo dużym osłabieniem, bo praktycznie 5-6 zawodników z podstawowego składu nie grało, to trzeba powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego remisu, bo większość tych młodych chłopaków, juniorów, którzy grali, naprawdę bardzo ambitnie, z dużym zaangażowaniem. Nie zawsze jeszcze starczyło umiejętności, ale ambicja, można tym chłopcom pogratulować, że stanęli na wysokości zadania. I no, ja powiem szczerze, że jadąc tutaj, gdybym wiedział, że będzie remis, to powiem szczerze, że bym się wcale nie obraził, bo zdawałem sobie sprawę, no mieliśmy na masę rezerwowej dwóch zawodników, to też świadczy o tym, jak ta nasza sytuacja kadrowa wyglądała. Także generalnie powiem, że jestem zadowolony. Dziękuję. Teraz Piotr Brzeziński. Ja może zacznę od końca. Ja też na masę rezerwowej miałem dwóch zawodników i wczoraj byłem przerażony po prostu. No, ciężko było zebrać zdrowych 11 zawodników. No, jakoś nam się to udało, niektórzy grali na własne życzenie. Mówię, no z tych zawodników, co nie mogliśmy korzystać, to już nie było. Tak z pełną ręką na sercu, że wczoraj się bardzo obawiałem. Ale tak jak ten gości powiedział, w czasie meczu mam pewien niedosyt, bo wydawało nam się, że prowadzimy tą grę, że nawet w końcówce jesteśmy w stanie strzelić tą drugą bramkę. Ale powiem równie dobrze, że zaryzykowując zdobycie 3 punktów, w końcówce odkryliśmy się i goście wyprowadzili 2 kontry. Bardzo grozili przy stałych fragmentach gry rzut rożne, ze względu na warunki fizyczne, to nam sprawiało wiele trudności. I ta sytuacja, która była chyba najlepsza dla Orląt, tam poprzeczka, słupek i piłka wyszła, to właśnie była po rzucie rożnym zaczęta. Obawiałem się właśnie Michalczuka, powiem tutaj nawet powiedziałem w żartach, że drugi raz nie strzela bramkę, drugi raz bramkę głową, najmniejszy zawodnik. Uczulałem zawodników na ruchliwość Michalczuka, na to, że jest to taki sęp na bramki, że cały czas mimo małego wzrostu on idzie do piłki i potrafi uprzedzić wyższych obrońców. No i po prostu jest niebezpieczny i uważam, że na moment spuściliśmy go z oka i strzelił nam tą bramkę. No ja chciałbym chłopcu podziękować, mówię, bo tak tutaj wcześniej powiedziałem, trzecia liga to są wszyscy zawodnicy, którzy pracują i te kontuzje, to granie co 3 dni mecz, to granie prawdopodobnie w takim samym składzie co 3 dni, brak tej możliwości pewnej regeneracji. No w tym upale jestem pewien podziwu, bo uważam, że rozgrali dobre zawody kolejne, a z czego mogę być niezadowolony? Mogę być niezadowolony ze zdobyczy punktowej. Bo mówię, no chciałbym zdobyć 3 punkty, muszę się zadowolić jednym. I to, co mnie zawsze martwi przed każdym następnym meczem, to nie to, że dzisiaj zremisowaliśmy, tylko że w następnym meczu też tam zawodników braknie i znowu ten sam problem wraca. Sklecenie jedenastki, prawda, bo wygraliśmy bez Bartnika, bez Mazurkiewicza, bez Bednarza, bez Bigasa, skręcili grę na zastrzykach. Kontuzja tam udała znać o sobie. Debiutował 16-letni Błajda wychowany. No, to jest wszystko dobre, tylko tych punktów jest trochę mało i musimy walczyć. Jedyne pocieszające to, że od tego meczu do meczu z Kraśnika jest 8 dni, a nie 3. To mnie pocieszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytania może tutaj z sali. Michał, Łukasz. Nie, może. Wobec tego dziękuję Państwu serdecznie.
i do zobaczenia za dwa tygodnie. Nie będziecie nas męczyć. Wyżej, gorącej.